jesteśmy w klubie Kuźnia Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida na osiedlu Złotego Wieku 14, gdzie odbywa się kolejne spotkanie projektu Smaki Kultury. Zapraszamy na dwie wystawy dwóch znakomitych fotografów, Konrada Polesza i Tadeusza Zycha, Paryż dawny i współczesny. Panowie robili zdjęcia Paryża niezależnie od siebie i te wystawy znakomicie współgrają ze sobą. Możemy tutaj zobaczyć słynny Paryż lat 60. i ulicę paryską dzisiejszą. Są to zdjęcia, które zrobiłem w 1962 roku. Ja miałem wtedy 22 lata i nie interesowały mnie budynki, nie interesowały mnie zabytki. Ja fotografowałem ludzi, najczulszą warstwę każdego miasta. Tego już nie ma. To jest Paryż, który zginął bezpowrotnie. Mnie głównie interesowali ludzie, bo ja wiedziałem, że to jest to, czego nie będzie już. Przede wszystkim Paryż Konrada to jest Paryż zaginiony. Tego Paryża już nie ma. Tam bardzo rzadko widać ludzi o innym kolorze skóry, ludzi z innego świata, świata ówcześnie zwanego trzecim światem. W tym dzisiejszym Paryżu bardzo często ci ludzie przeważają. Już nawet nie mówiąc o tym, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Paryża, to już są ludzie bardzo często przybywający z Chin, z Japonii. W tym dzisiejszym Paryżu przede wszystkim faktycznie jest tak kolorowo jak na tych zdjęciach. Ten Paryż z lat 60. to było zaledwie 15 lat po II wojnie światowej i ten Paryż jeszcze czuć tymi strasznymi czasami i tym brakiem takiego wyzwolenia wielkiego, które w tym momencie w Paryżu występuje. Cechą wspólną tych obrazów jest przede wszystkim to, że pokazujemy ludzi. To, że przede wszystkim żyją, funkcjonują, jedzą, śmieją się. Budynki zostaną, tych ludzi, których my utrwalamy, za chwilę nie będzie. My utrwalamy życie. Projekt Smaki Kultury realizowany jest przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie we współpracy z Klubem Kuźnia Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida. Spotykamy się raz w miesiącu, poznajemy ciekawe zagadnienia z kultury, jak i uczymy się, w jaki sposób przygotowywać i poznajemy tajemnice kuchni różnych stron świata. Podczas dzisiejszego spotkania również nawiązujemy do kuchni francuskiej. Będzie można zapoznać się i zdegustować francuskie kanapeczki. W szkole podstawowej nr 129 w Krakowie, szkole, która nosi imię Kornela Makuszyńskiego, z inicjatywy dzieci klas 4 i 5 powstała drużyna Strefy Wolnego Czytania, która chce swoim dobrym przykładem pokazać rówieśnikom, iż fantastycznym spędzaniem wolnego czasu jest czytanie książek. Jesteśmy zespołu Strefy Wolnego Czytania i na cotygodniowych zajęciach zajmujemy się między innymi. Czytamy książki oraz piszemy wiersze. Spotykamy się z polskimi literatami, poetami i pisarzami. W okolicach Strefy Wolnego Czytania dbamy o estetykę i ład tego miejsca. Pielęgnujemy i opiekujemy się tymi ławeczkami. Lubię to robić, fajnie jest się tak opiekować ławkami. Ma się też fajną, zgraną drużynę. Czytam książki, ponieważ są dużą skarbnicą wiedzy i po prostu są fajne. Uczniowie 4 i 5 klas wybrali miejsce w parku, który nazywamy Zielonym Jarem. Ustawiono 3 ławki dedykowane postaciom Kornelowi Makuszyńskiemu, Marianowi Walentynowiczowi i Koziołkowi Matełkowi. Dzieci planują, aby na tych ławkach odbywały się spotkania. Lektorzy będą próbować inicjować działania edukacyjne mające na celu krzewienie kultury czytelniczej. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a wołano nań Matołek. Czule żegnał go ród kozi, mama i sędziwy tata, a Matołek wziął tobołek i wędruje na skraj świata. Krakowskie Biuro Festiwalowe ufundowało specjalnie 3 tabliczki, na których zapisane są kody miasta. Dzięki nowoczesnej technologii każdy, kto posiada smartfon i aplikację, będzie mógł skanować kody i poznać postać Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza.
program artystyczny przygotowany z okazji Święta Edukacji Narodowej i otwarcia strefy wolnego czytania oparty jest na działaniach dziecięcych. Nie, dziękuję. Nie zwabisz mnie tak łatwo, mądralo. Zresztą już mnie na obiadek zaprosił Grufalo. Co? Grufalo? A co to takiego? Czyżbyś tego nie wiedział, kolego? Straszliwe ma kły, straszliwe szpony oraz pysk straszliwie uzębiony. Dzieci działające w drużynie strefy czytania są wzorem dla innych i fantastycznie bawią się, pokazując prawdziwą literaturę. Ich zaangażowanie jest wielkie, dlatego drużyna powiększa się. Mamy już coraz więcej zgłoszeń. Myślę, że czytanie stanie się czymś naturalnym dla dzieci ze szkoły 129, a ławeczki, na których będzie można przysiąść, na pewno będą cieszyły się wielkim powodzeniem. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pewnej chwale.